Dobry wieczór, moi drodzy. Spotkanie zaczynamy. Dzisiaj dwa tematy i od razu do rzeczy. Coraz częściej mówi się o podwyżce cen prądu. Nie teraz, ale być może na przełomie wiosny i lata. To jest temat ważny i fundamentalny. A ja chcę powiedzieć moje zdanie i to konkretne. Otóż podwyżka cen prądu grozi nam wszystkim nieuchronnie. Dlaczego? Dlatego, że zmarnowana została, mówię otwarcie, zmarnowana została szansa przez bez mała 30 lat nowej, wolnej Polski, modernizacji polskiej energetyki. Tamte komunistyczne czasy, będę to powtarzał, dały Polsce tanią energię, dzięki czemu powstał przemysł i mogliśmy gospodarować. Te czasy się skończyły i przez 30 lat nie zrobiono nic, by kontynuować modernizację energetyki. A dzisiaj dostajemy pieniądze, dostajemy. To są i kredyty, ale w każdym razie będą pieniądze z KPO. I co ja widzę? Widzę już kolejkę tych, którzy ustawiają się pod pretekstem modernizacji energetyki. Co to jest? Orlen oczywiście, TGE, czyli Polska Grupa Energetyczna, Tauron, kolejny monopolista energetyki. Ustawiają się po co? Mówiąc, że jak im się da pieniądze z KPO, to oni stworzą magazyny energii, stworzą wszystko, co trzeba, żeby ta energia była. Tylko ja odpowiadam, za ile? Ile będzie kosztowała energia od tych monopolistów, którzy do tej pory, mówię to z całą szczerością, żerują i nie zrobili niczego, by zmodernizować i potanić energię dla nas. Dzisiaj Polska ma jedną z najdroższych, najwyższych cen energii w Europie. To jest zabójcze dla polskich przedsiębiorstw, to jest zabójcze dla naszej konkurencyjności. I co? A no właśnie, ale pasą się te nasze molochy energetyczne i już się ustawiły w kolejce po pieniądze. I dlatego to, co się stanie z podziałem KPO, będzie testem, czy kontynuujemy coś, co było, by tak powiedzieć, czy spróbujemy powtórki z rozrywki, bo powtórka z rozrywki to jest właśnie to, co robili tamci i co robione było za poprzednich rządów. Nie dajmy się zwariować. Pieniądze z KPO powinny być przeznaczone między innymi na modernizację energetyki, ale powinny trafić do tych, którzy oszczędnie i mądrze i w naszym interesie ją będą wydawać. Czy to będą biogazownie, czy to będą farmy wiatrowe, ale to nie mogą być farmy wiatrowe te budowane na morzu właśnie przez tych molochów. Niech to będą ci, czy to miasta, czy samorządy, niech uczestniczą w tym wszystkim, żeby stali się współudziałowcem, współwłaścicielem energii. Nie dopuśćmy do tego. I to jest ten pierwszy temat, ten pierwszy problem, o którym chciałem wam powiedzieć. A drugi niejako nawiązujący. Brzmi tak. Samorządy już wyliczyły i chcą wystąpić o pieniądze z KPO. Na co? Na modernizację transportu miejskiego. Przede wszystkim na autobusy elektryczne i elektryczno-wodorowe. Ile tych autobusów potrzeba? Bez mała 1000. Kto je w związku z tym dostarczy? Wygląda na to, że Chińczycy, Azja, ale nie my, moi drodzy. A czy moglibyśmy my dostarczyć te autobusy? Tak. Firma Ursus ma homologację 9 autobusów elektryczno-wodorowych. Przez lata były to prototypy najnowocześniejsze w Europie. Dzisiaj co? Dzisiaj właśnie firma Ursus jest w upadłości i w związku z tym autobusy tych firm, które wejdą na polski rynek, będą o 30, a może więcej, procent droższe. W związku z czym koszt biletu będzie wyższy, w związku z czym obywatel drożej zapłaci za transport, miasto drożej zapłaci za konserwację i obsługę i to jest polska gospodarność. I żeby to spuentować, do 14 marca syndyk, który siedzi w Ursusie, syndyk, który należy do zbioru prawników z nominacji
Tak, powiem otwarcie, Zbigniewa Ziobry. A to jest towarzystwo, mówię szczerze, spod ciemnej gwiazdy, które tylko patrzy, jak co sprzedać, ale nie uratować. Otóż 14 marca ten syndyk wystawia USUS na licytację. A popatrzcie, co to byłby za problem, gdyby kilkanaście miast polskich zmówiło się, stanęło razem do tej licytacji, wykupiło Ursusa, który ma potencjał, technologię i wszystko. Potrzeba na to niewiele ponad 120 milionów złotych. Co to jest dla miast, jakby to było kilkanaście miast po 10 milionów? Zrzucić się, wykupić Ursusa i mieć tańsze autobusy. Mieć autobusy, które dadzą mieszkańcom mniej wydać na transport. Co więcej, te pieniądze, które my wydamy na autobusy elektryczne w mieście, firmy zagraniczne wytransferują z Polski. Podczas kiedy te pieniądze, które miasta by wydały na autobusy firmy Ursus, zostałyby w Polsce, by pozwoliły Ursusowi się dalej rozwijać, być konkurencyjnym. Nie wiem, czy wiecie. W Berlinie jeździ autobus elektryczno-wodorowy Ursusa cały czas i jest chwalony. Tak samo było w Rotterdamie i gdzie indziej. Oto jest nasza rzeczywistość. Dlaczego nie ma takiej gospodarności? Dlaczego miasta nie potrafią się umówić, że chcą być współwłaścicielem czegoś? Współwłaścicielem fabryki, która produkuje dla nich autobusy. Współwłaścicielem jakiejś elektrociepłowni, która pozwala obniżyć cenę energii. Współwłaścicielem wreszcie elektrowni, która by dała tańszy prąd. Widzicie te nowe podejście do myślenia o gospodarce. Tego podejścia mi brakuje, jak patrzę na kandydatów, na prezydentów miast, na tych naszych przyszłych samorządowców. Tam jest jedno, wydać pieniądze z KPO, zastygnąć w zachwycie i czekać, i trwać. Nie, moi drodzy, bycie samorządowcem to nie jest trwanie. Dzisiaj musimy naprawdę zdobyć się na wysiłek i pokazać, że chcemy i otworzyć przemysł, i odbudować gospodarkę, i pokazać, że jesteśmy gospodarzami we własnym kraju. Bo tak, to będziemy mieli wszystko zagraniczne. Tramwaje, autobusy, samochody, motorowery, hulajnogi i Bóg wie co jeszcze. Nie dopuśćmy do tego. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia. Dariusz Grabowski jest z Wami.